Nie uwierzycie, co się wydarzyło! Dodali aktualizację do naszej ulubionej gry Supermarket Simulator i od teraz można, słuchajcie, dekorować sobie sklep, zmieniać podłogę, ściany, co tam tylko chcemy, więc co musimy zrobić? Nagrać kolejny odcinek! Chcesz spędzić najlepszy czas w swoim życiu w te wakacje? Zapisz się na mój obóz! Miss Aga Camp startuje już w połowie sierpnia. W poprzednim roku bawiliśmy się świetnie, ale teraz czeka na Was jeszcze więcej atrakcji. Otwieranie zabawek razem ze mną, robienie mini jedzonka DIY, plażowanie, podchody i wiele więcej. A do końca tego tygodnia możecie zarezerwować miejsce w specjalnej, promocyjnej cenie aż o 300 zł taniej. Więcej info znajdziecie na stronie missagacamp.pl. Będziemy się bawić najlepiej na świecie! Matko jedyna, czy mój sklep jeszcze żyje? Bo ja już chyba nie, bo rozjechała mnie taksówka. Tak dawno go nie odwiedzałam, że aż dziwię się, że dalej tutaj stoi. No i słuchajcie, mamy zmiany. Została dodana w końcu aktualizacja i sprawdźmy, jak to, słuchajcie, wszystko wygląda. Co my tutaj mamy? O, customization. Patrzcie, można nazwać swój sklep, czajcie to? Koniecznie, bierzemy to. I nazywam go oczywiście Agonka. Ale fajnie. Czekajcie, tu można jeszcze... A, wielkość. Okej, okay, dobra. Aha, że tak wychodzić może. Oh my god. Czekajcie. Kolor. Ja bym chciała, żeby było to takie żółte, a napis, żeby był... Czekajcie, czerwony. O! Może tak być? Bo to 250 będzie, słuchajcie, kosztowało. I pewnie później, jak będę chciała zmienić, to znowu 250 będę musiała zapłacić, ale dobra, zostawmy tak, niech tak będzie. Czekajcie, muszę iść to zobaczyć na własne oczy, nie? Agonka, ale jeżeli macie jakieś inne propozycje na nazwy, to możecie pisać w komentarzach, to może będę, wiecie, zmieniać, no nie? A może na przykład będę wasze niki tutaj wpisywać co odcinek, no nie wiem, proponujcie. Widziałam też jeszcze, jeżeli chodzi o aktualizację, a w ogóle może otwórzmy sklep. Widziałam też, jeżeli chodzi o aktualizację, to, że można też jakby zmienić tutaj to wejście, że wiecie, przestawić je sobie na przykład, żeby było tutaj, nie? No... Fajny bajer, nie? Na pewno. No i słuchajcie, to nie jest jeszcze wszystko. Tu jeszcze weszło pełno innych rzeczy. Czyli możemy sobie zrobić podłogę, jaką chcemy. Czajcie, to mogę różową podłogę zrobić albo czarną. Czajcie to. Tak samo, słuchajcie, ściany możemy malować. Tylko w ogóle to wyjdzie dosyć drogo. I mamy na przykład różowe ściany. No patrzcie, ile tu jest w ogóle kolorów, nie? I ja cię kręcę, ale będziemy robić, ale będziemy robić. I co też jest mega super, to regały, te półki sklepowe, też zostały dodane nowe. Zobaczcie, tutaj są takie jakby okrągłe wyspy, to jest super, to chcę jako pierwsze kupić. I co jest najlepsze? Możemy też sobie wybierać kolory, jakie chcemy, czajcie to. Czyli możemy zrobić sobie cały sklep różowy, czajcie to? Czajcie to, cały sklep różowy. Bo ja mam ogólnie plan taki, żeby zrobić czarną podłogę, o taką, bo ona mi się podoba. Weźmy jedno to. W ogóle jestem ciekawa, ile tych płytek kupimy. Czy to jakoś więcej, że starczy mi na całość, czy tylko na połowę? Nie wiem. I jeszcze zobaczmy teraz farbę, jaką chcemy. Czekajcie, chciałabym jakąś różową, ale tu jest jakaś taka. I tu jest, ale to jest chyba fiolet, nie? Nie wiem, te kolory są takie bardzo, wiecie... podobne, no ale dobra, spróbujmy. Wydamy na to 400 dolarków, ale trzeba przetestować, no. No dobra, to może tutaj na wejściu połóżmy. Okej. Okej, no dobra. Trochę mroczna ta podłoga. Taka trochę jak lawa wystygnięta. Ale okej, dobra. No i powiem wam... Zaraz mi się chyba te podłogi... No i koniec, słuchajcie, to żeby cały sklep zrobić, to przecież to będzie jakaś masakra, słuchajcie. To będzie bardzo dużo pieniędzy. No dobra, a teraz jeszcze farba. Zobaczmy, na ile farba starczy. Czekajcie, może zacznijmy tutaj robić różowe. Jak to robić?
Co? O co tu chodzi? A, trzeba dłużej przytrzymać. Okej. Czekaj, ten róż mi się, tak powiem wam, średnio podoba. Wiecie, jaki mam plan, żeby zrobić różowo-fioletowe? Że wiecie, podłoga będzie czarna i będzie na zmianę szło. Że będzie, albo czekajcie, albo po dwie. Że dwie różowe. Dwie różowe i wtedy tutaj dwie fioletowe. Czy to jest dobry pomysł? Nie wiem, zobaczymy. Gorzej jak wydam pieniądze i później będę, wiecie, musiała to zmieniać. Dobra, to teraz jeszcze tutaj dwie. Ojej, a tutaj widzicie, to jest jako całość, nie? No to czekajcie, to tutaj zrobimy trzy i tu będzie takie wielkie wejście fioletowe. Dobra, ja nie wiem, co ja robię już, wiecie? Boże, jaka kolejka ludzi, odsuńcie się, ja tu maluję ściany! W ogóle trochę głupota, nie? Że... O, koniec farby, o nie, puste wiaderko! Czekajcie, ja chyba muszę otworzyć i trochę pokasować, w ogóle bardzo dawno tego nie robiłam, bo jest ogromna kolejka. Matko jedyna, i ile... kiedy ostatni mój odcinek ja nagrałam? Kiedy to było? Może ktoś sprawdzić z was? To było 3 miesiące temu? Pół roku temu? Nie wiem, nie pamiętam. Ale słuchajcie, no teraz jak tutaj coś pododawali nowego, to od razu mi się właśnie zachciało grać. Więc oczywiście jak będziecie chcieli zobaczyć kolejne odcinki, to zostawcie tutaj, no te 10 tysięcy łapek w górę musi być, nie? Musi być. Dobra, zamykam tą kasę, bo tutaj tyłek mi zawracają. Kupujemy więcej farby. No i teraz czekajcie. I teraz chciałabym kupić... tu była taka fioletowa, taka jaśniejsza, dobra, weźmy tą, okej, weźmy tą, przetestujmy. Przyznam wam szczerze, że myślałam, że oni już nigdy tutaj jakiegoś nowego update'a nie dodadzą, że już po prostu będzie, wiecie, no już twórca tej gry zapomniał o tej grze i po prostu nic nowego nie dodadzą, ale w końcu się udało. Czy to jakoś fajnie wygląda? No może... czekajcie, czy tu jest zbyt duża kolejka? Dobra, słuchajcie, musicie, ziomeczki, poczekać. Ja maluję ścianę, nie? Jakby moment. Gorzej, że jak będę rozbudowywała sklep, to jestem ciekawa, jak wtedy te ściany będą się przenosiły. Te kolory, nie? Czy to będzie znikało, czy co? Nie wiem. To jest akurat bardzo ciekawa sprawa. Czy nam jeszcze starczy tutaj? Starczyło, okej, jeszcze coś zostało. O nie, już koniec? O Boże, nie starczyło, no nie. Dobra, czekajcie, to jest jakaś ogromna kolejka. Zapraszam do kasy, zapraszam. Dobra, lecimy. I w ogóle też niektóre, słuchajcie, produkty pozmieniały opakowania, nie? Że inaczej troszeczkę wyglądają w ogóle. Zobaczcie, na przykład ta mąka jakoś tak ładniej wygląda, nie? Jak tak, jakieś, nie wiem, jakby grafika się poprawiła, na pewno ten makaron też, widzicie, wygląda inaczej, tak... Tak jakby wizualnie wygląda to po prostu fajniej wszystko. Dobra. O, czekajcie, no nie wiem, albo ja jakoś inaczej zapamiętałam tą grę, albo serio grafikę poprawili, nie? Albo nie wiem, albo mi się coś pomyliło po prostu. Ktoś w ogóle pamięta, jaki ja miałam rekord? Miałam 200 dolarów przekroczone? Chyba miałam, nie? Wydaje mi się, że teraz bym musiała mieć paragon za ponad 200 dolarków, żeby rekord pobić. Co? Kartą, Boże. Tak dawno nie grałam, że nie pamiętam, co się już tutaj robiło. W ogóle jestem też ciekawa, czy jacyś nowi klienci są. W ogóle, patrzcie, szampon też zmienił kolor, widzicie? No mówię, pozmieniały się troszeczkę te produkty. Ale fajnie, moim zdaniem na plus. Lepiej to wszystko wygląda. Okej, lecimy. Już was tu wszystkich kasuję, proszę bardzo. Nic reszty nie wydajemy. Cyk, cyk, cyk. Boże, to tyle sosu kupiła, to chyba do tego kurczaka, nie? Będzie go tam macerować w sosie barbecue. Nawet wesoło, nie? Nie wiem, czy to wygląda jak sklep spożywczy, ale na pewno jest wesoło. Bardziej to trochę mi pasuje, wiecie, jakiś taki sklep ze słodyczami po prostu. Ale wydaje mi się, że jak jeszcze wszędzie dodamy podłogę czarną i później pozmieniamy też meble tutaj, to może to... On mi dał gotówkę? Tak. To wydaje mi się, że to może fajnie wszystko wyglądać, wiecie, czarna podłoga z tym różem i fioletem. Może to być spoko. A właśnie, jestem też ciekawa, czy... czekajcie, a gdzie się tu światło zapala? Boże! Bo oni to zmienili, że tutaj... A tutaj właśnie, że osobno można światło zapalić na magazynie. Chodzi o to, czy
Czy wprowadzili nowe lampy jakieś? Jestem tego ciekawa. Nie. Lampy są, widzę, te same niestety. No dobra, to trudno. No to ja chcę te regały kupić, te wyspy, nie? Wyspy mi się tak podobają, bo to by można było tak, wiecie, ładnie na środku poukładać, nie? Tylko ja teraz nie mam za bardzo gdzie tego tutaj wstawić i wydaje mi się, że musiałabym najpierw powiększyć ten sklep, żeby takie coś na środku zmieścić. Dobra, czy to są wszyscy? Wszyscy, okej. Okay. Finish the day, enter. Jeden produkt nie został znaleziony? Halo, czego brakuje w ogóle? Trzeba coś tu domówić? Bo tak wydaje mi się, że ja tutaj ten magazyn cały zapełniłam, ale może jednak nie do końca. Oj, rzeczywiście trochę tutaj brakuje rzeczy. Ojojoj, no dobra, to trzeba pozamawiać. No dobra, już tutaj sobie chyba wszystko pozamawiałam, wszystkie te brakujące rzeczy. I w ogóle teraz zauważyłam, że ten ziomek... O Boże, jak ten napis pięknie wygląda, zobaczcie, no. Cudo po prostu, cudo. O, widzicie? On bierze też stąd te kartony. I od razu to wszystko roznosi, więc ja nawet tego nie muszę sprzątać do magazynu. To może wszystko takie rozwalone leżeć, nie? Mogę być po prostu największą syfiarą ever i po prostu jest okej, nie? On się wszystkim zajmie, ale wydaje mi się, że chyba powinnam jeszcze jednego ziomeczka zatrudnić, tego właśnie, co dokłada ten towar, bo powiem wam, że on ma naprawdę bardzo dużo roboty. Może zobaczmy, ile to kosztuje, słuchajcie. Czy ja w ogóle mogę zatrudnić? A, od 22 levelu to już dawno mogę. Okej, no to zatrudnijmy, nie? Niech będzie dwóch. Zaproponujcie mu imię, mimo tego, że oni wyglądają tak samo. To są bracia bliźniacy, nie wiem, jak ich rozróżnimy. Ale możecie na pewno zaproponować imię jakieś, nie? Bo ja już nawet nie pamiętam, jak oni mieli wtedy tamci na imię. Dobra, czekajcie, bo tu mam jakieś jajka, to są te. Okej, dołóżmy tutaj. Jeszcze zostało, dobra, trudno. To czekajcie. Trzeba otwierać sklep. Sklep musi działać, sklep musi zarabiać, bo musimy malować ściany dalej. Dobra, to kupmy znowu różową i fioletową farbę. Paints. Czekajcie. O Jezus, teraz żeby pamiętać, które to były. Czekajcie, to była chyba ta fioletowa, prawda? I ta różowa. Dobra, kupmy po dwie. Wydamy na to 800. Za cztery farby. Droga ta farba. A, gdzie teraz ta farba jest? W tym burdlu to ja nie wiem, czy ja coś tu znajdę. To jest różowa czy fioletowa? No i weź teraz rozróżnij. Boże, wiadro stoi na środku sklepu. Jesus Christ. Ludzie zaraz nogą wdepną. No mieli buta różowego, nie? Ej, mój sklep będzie czaderski, nie? Ja nie mogę, różowo-fioletowy. Najlepszy ever. A nie, tutaj miał być fiolet. Tutaj... Już nie ma? Jezus, jak ta farba szybko się kończy. Dobra, gdzie jest reszta mojej farby? Bo ja kupiłam po dwie puszki i... Gdzie to jest? Ja się pytam. Gdzie to jest? Mam nadzieję, że Heniek, Gieniek, czy jak on tam się nazywał, czy Władek, nie zaniósł tego do magazynu, nie? To jest farba? O, to jest chyba ta fioletowa, nie? No dobra, na razie będzie to wyglądało tak. Ogólnie jest bardzo dziwnie. Jest naprawdę bardzo dziwnie w tym sklepie te kolory, jakbyśmy w jakimś cyrku byli, a nie? Ale no dobra, nieważne. Niech tak zostanie. Czekajcie, bo mi się tu wszędzie jakieś te wiaderka z farbą walają. Trzeba to, słuchajcie, powyrzucać. No dobra, no to jeżeli mamy tutaj już skończone, to trzeba się będzie zabrać zaraz, moi drodzy, za... podłogę, no nie, jeszcze podłoga nam została, ale tu już będzie raczej łatwiej, bo będziemy po prostu jechali tylko z tą czarną. A, no i oczywiście jeszcze później nam zostaną, wiecie, zmiana kolorów tych regałów, ale to raczej nie będzie takie łatwe, bo po prostu te regały są drogie, no nie, więc no niestety, wymienić to wszystko to będą bardzo, bardzo duże koszta. I ogólnie na pewno by się przydało też więcej świateł ogarnąć, bo jakoś tak dziwnie tutaj to wygląda. Dziękuję pani za gotóweczkę. A ile mam wydać? Aha, ja jej chciałam już nic nie wydać. Widać, że dawno na kasie nie pracowałam, nie? Okej, dwie pizzerinki, proszę bardzo.
Proszę o jakie duże zakupy, łodźcie panie, bardzo dobrze, tak, wydawajcie dużo pieniędzy, żeby mi było stać na podłogę. Chcą państwo mieć ładną podłogę, to proszę wydawać pieniądze, no nie? A takie jeszcze mam pytanie, można zmienić kolor sufitu? Nie można koloru sufitu! Zniszczyli mi mój plan! Mój niecny plan mi zniszczyli, niesamowite! A taki miałam dobry plan, no nie wierzę. Dobra, oni mi teraz już nie wyślą kafelek, bo jest... W ogóle zobaczcie, tutaj te kasy tak ładnie wyglądają, zobaczcie, to jakaś szybka jest, coś się błyszczy. No aż jestem po prostu pod wrażeniem, nie? Że tak się pozmieniało. Wow, 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 wow. Ale mój sklep będzie chyba najbardziej kolorowym sklepem ever, nie? To na pewno. Dobra, czy to są wszyscy? Wszyscy, okej. Finish the day. Znowu jakiś jeden produkt nie został znaleziony. To ja nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Czego im tu cały czas brakuje. Ale dobra, olejmy to. Idźmy kupić podłogę, nie? Ja chcę podłogę. 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 Tu jest jeszcze fajna ta różowa podłoga, ale to już by była moim zdaniem przesada, nie? Zrobić wszystko w różowym. To może wiecie, może... Jak zostawicie tam, nie wiem, kiedyś bardzo dużo łapek w górę, zrobimy jakiś challenge czy coś i wtedy zrobimy cały sklep na różowo. Ale na razie to jest moim zdaniem lekka przesada. Dobra, gdzie są te moje kafelki? Nie rozjeżdżaj mi kafelek! Panie, one drogie były! Dobra, kładziemy kafelki, cyk, cyk, cyk. Proszę bardzo, proszę bardzo. W ogóle jakby tak się robiło naprawdę szybko remonty, że tak szybko by się kładło kafelki, to życie by było piękne. Ale tak nie jest. Tak łatwo kafelek... Ej, co tu się dzieje? Tak łatwo kafelek, słuchajcie, się nie kładzie, no nie? Życie nie jest takie piękne, niestety. Dobra, to, okej, pusto. Oj, chyba będę musiała jeszcze tych kafelek dokupić. I to całkiem dużo, bo... Ej, czy ten ziomek się tutaj zaciął? Czemu się zaciąłeś, kolego? Rax is full in storage? No to po co wziąłeś tą pizzę do ręki, jeżeli jest wszystko zajęte? I on teraz będzie stał z tym kartonem, pajac, i nic nie robił. I wypłatę dostawał za nic. No cóż, no tak się niestety w tej grze oni czasami zacinają. W sensie, jakbym teraz wyszła z gry i weszła, to on by się odblokował. Albo czekajcie, może mu zdejmę tą pizzę. Co to jest za pizza? Jakaś taka... Gdzie ona tu może być w ogóle? To jest ta. O, czekajcie. Ja ją po prostu wezmę tutaj. Położę. O, dobra, tutaj załóżmy. I on teraz się ruszy? O, ruszył się. Dobrze, okej, dobra. Git, git, git. Bo wiecie, żeby... A co to za makaron jakiś na środku? Czy to mąka? Czemu to tu leży? Co tu jest za burdel? Dwóch pracowników i żaden nie potrafi ogarnąć tutaj. Ludzie drodzy, no. No i co, zobaczcie, fajnie to już zaczyna chyba wyglądać, nie? Ale powiem wam, to logo mi teraz nie pasuje, bo ono jest żółto-czerwone, a sklep jest różowo-fioletowo-czarny. Dobra, może pomyślimy jeszcze nad zmianą kolorów tego loga. Albo tak zostawimy. Po prostu to jest taki trochę... Cyrkowy sklep, no. Cyrkowo-kolorowy sklepik. Boże! Ja tylko po kafelki szłam. Jesus. Rozjeżdżają. Chociaż z drugiej strony to nawet dobrze wygląda, nie? Zobaczcie, tak żółto-czerwony, a tam tak różowy sklep. Rzuca się w oczy, nie? Na pewno. Może jednak dobrze to wygląda. Dobra promocja. Ludzie z ulicy na pewno to będą widzieli. Z daleka. Na pewno będzie dzięki temu więcej klientów, nie? Dobra, tu, już oczywiście koniec kafelek, no pewnie. O Boże drogi, to jest już chyba ostatni karton i wydaje mi się, że to nie starczy, że jeszcze będę musiała dokupić. Tylko właśnie nie wiem ile. Chyba z jeden karton, wiecie? Jeszcze mi brakuje, ja nie mogę, ale bez sensu. Dobra, idę dokupić i już chcę mieć całą tą podłogę gotową, żebyście mogli ocenić, jak mój sklep wygląda. I ile mu dajecie od 1 do 10, no nie? Po prostu czekam wtedy na wasze oceny, ale to poczekajcie za chwilę. Dokończmy podłogę, żeby można było zobaczyć wszystko pięknie w całości. Dobra, czy to wszystko?
wszędzie. Czy gdzieś nam tu jakieś coś wolne miejsce? Okej, okay, chyba wszystko. Dobra, to schowamy sobie tą kafelkę. Tam jakieś zostały. No i moi drodzy, ocencie, jak to wygląda. Czy to wygląda dobrze? Moim zdaniem tak. W ogóle, czekajcie, można zrobić kasę różową? Na przykład ja bym miała swoją własną kasę, która by była różowa. Można coś... Nie gadajcie, że tak można. Czekajcie. Nie! Kas nie można zmieniać kolorów. Zobaczcie, te tutaj regały mają kolory. Kasy nie mają. No nie! Zniszczyli mi życie teraz tym! Ja chciałam pracować na różowej kasie, no! Nie wierzę! Zniszczyli moje życie! No dobra, moi drodzy, ocencie mój sklep od 1 do 10, jak on pięknie wygląda. Moim zdaniem jest super, no nie? I pamiętajcie też o łapkach w górę, żeby zostawić ich jak najwięcej i nagram wtedy na pewno kolejny odcinek i będziemy dalej tutaj dekorować i wprowadzać nowe produkty. Pa, pa! Z mojego cyrkowego sklepu!